Małgosia, córka państwa Mirosławy i Daniela Topolskich, to pierwsza tarnobrzeżanka urodzona w Tarnobrzegu w 2019 roku. Na świat przyszła 2 stycznia. Małgosia na świat miała przyjść 15 stycznia. Urodziła się jednak 13 dni wcześniej, 2 stycznia o 5:30 rano. Waży prawie 3 kg i mierzy 52 cm. Jakie uczucia towarzyszą rodzicom dziewczynki w jej pierwszych dniach życia? Ulga, że już, że dotrzymała do pierwszego, że w tym roku, nie w tamtym, tylko w tym roku. Cieszymy się, że jest zdrowa przede wszystkim, że się urodziła, no siłami natury się urodziła, także też jest, tak troszkę była zdziwiona, bo wcześniej była cesarka, więc tutaj też tutaj byli zdziwieni na oddziale, że chciałam rodzić naturalnie. Pierwsza księżniczka, zaraz po królowej. No to teraz tata będzie, już nie mógł powiedzieć nie będzie twardy, tylko będzie rozpieszczał. Rodziców Małgosi w szpitalu wojewódzkim w Tarnobrzegu odwiedził prezydent miasta. Wręczył szczęśliwej parze wyprawkę dla noworodka, zawierającą niezbędne w pierwszych dniach życia dziecka akcesoria. Oprócz tego prezydent złożył rodzicom gratulacje, a małej najlepsze życzenia. Małgosia to pierwsza córeczka państwa Topolskich. Mają oni jeszcze 2 synów, 7,5-letniego Michała i 2-letniego Rafała, który przyszedł na świat w tarnobrzeskim szpitalu, podobnie jak jego siostra, jako pierwsze dziecko w nowym, wtedy 2017 roku. Przy okazji szpitalnych odwiedzin zapytaliśmy kierownik oddziału Wiesławę Szymatowicz-Mycek, jak wyglądał 2018 rok w statystykach, jeśli chodzi o liczbę urodzeń. W tamtym roku urodziło się 625 porodów było. 620, oceniliśmy, że 625 dzieci urodziło się. Jest to mniej zdecydowanie niż w roku 2017, ale no, utrzymujemy się ciągle powyżej tych 600 porodów. Mamy nadzieję, że będzie coraz więcej. Jest ile jest i z tego się cieszymy. Najważniejsze, żeby dzieci rodziły się zdrowe. Jak zwykle urodziło się więcej chłopców, bo generalnie jest taka tendencja, że na świat przychodzi łatwiej o płeć męską. W 2018 roku urodziło się 50 dzieci mniej niż w 2017.